Niech będzie odpalony. W dzisiejszym odcinku świece. Jednak nie będzie to program dla tych, którzy zapomnieli opłacić rachunku za energię elektryczną i nie wiedzą, co mają zrobić wieczorem. Tylko jak zwykle rzetelna wiedza na temat waszych motocykli. Świece zapłonowe. Co oznaczają literki na nich? Jak wyglądają? Jak działają? Po co w ogóle są? O wszystkim tym dowiecie się z dzisiejszego filmu. Serdecznie zapraszam do oglądania. Świece zapłonowe towarzyszą silnikom spalinowym, oczywiście silnikom benzynowym z zapłonem iskrowym, od samego początku ich istnienia. Co innego w silnikach diesla, gdzie zapłon następuje samoczynnie. Ale o dieslach nie będziemy dzisiaj mówić, gdyż w motocyklach praktycznie one nie występują, są rzadkością, egzotyką. I myślę, że w naszych warunkach tutaj możemy je w ogóle pominąć. Świece przechodziły ewolucję, tak jak przechodziły ewolucję silniki. Kiedyś, gdy silniki były dużo prostsze, rozwijały dużo mniejsze moce, prostsze były również świece. Były na przykład świece również rozbieralne, gdzie można było wymienić chociażby elektrodę, gdy ta się zużyła, żeby można było świecy używać dalej. W dzisiejszych czasach, gdy silniki rozwijają dużo większe moce, wszystko jest dużo dokładniej policzone. Dużo dokładniej są również policzone świece. Działają bardziej precyzyjnie, lepiej. Ich margines błędu, że tak powiem, jest mniejszy. Więc nie ma już takich możliwości jak kiedyś, że można było wyczyścić świece i pojechać dalej. Dzisiaj zdarza się to bardzo rzadko i w nowoczesnych silnikach, gdy świeca przestanie działać, trzeba ją po prostu wymienić. Ale żeby uzmysłowić wam, jak trudne zadanie stoi przed świecą, jakie ona musi, w jakich warunkach musi ona pracować. Wyobraźmy sobie silnik, który kręci się z prędkością 12 tysięcy obrotów na minutę. Nie jest to jakiś kosmos i przeciętna sportowa maszyna swoje obroty maksymalne ma jeszcze wyżej. Tak więc przy 12 tysiącach obrotów na minutę w silniku czterosuwowym zapłon mieszanki następuje co drugi obrót wału, czyli 6 tysięcy razy na minutę. Czyli w każdej sekundzie świeca musi zadziałać 100 razy. W każdej sekundzie. To naprawdę dużo. Dla innego przykładu, jeżeli będziemy sobie jeździć naprawdę spokojnie, przy 3000 obrotów na minutę świeca działa, daje iskrę 25 razy w każdej sekundzie. Tak więc nie ma lekko. Świeca jest tam, gdzie następuje zapłon mieszanki, więc temperatury są tam wysokie, obciążenia są duże. Jest więc dosyć ważnym elementem i myślę, że powinniście sobie uświadomić to, że świece są ważne. I mimo, że jest to bardzo często bagatelizowany temat, to wiedza na ich temat jest potrzebna po prostu, moim zdaniem. Jak świece wyglądają, jak działają, co oznaczają różne literki. Popatrzcie. Na przykładzie tych kilku świec możecie zobaczyć, jak one są różne i właśnie te różnice między świecami, różnice w ich budowie, ale też i różnice w ich ciepłocie zawarte są w tych literkach i cyferkach, które są na każdej świecy. Oczywiście w zależności od producenta świec te oznaczenia mogą być i są oczywiście różne. Mamy do czynienia z różnymi literkami, z różnymi cyframi, ale
te oznaczenia są odpowiedzialne między innymi za to, jaka jest wielkość klucza potrzebna do danej świecy, jaki jest rodzaj gwintu, czy jest to gwint długi, krótki, cieńszy, jeszcze cieńszy, czy jest taki kołnierz, czy go nie ma, ale także i to, co jest po drugiej stronie świecy, czy jest to taki gwincik, czy na ten gwincik jest nakręcona taka końcówka, na którą można nasadzić odpowiednią fajkocewkę lub fajkę wysokiego napięcia, lub też ta końcówka jest tak zintegrowana ze świecą, że nie ma możliwości jej odkręcenia i takiej świecy na przykład nie użyjemy w motocyklu, w którym fajka jest przystosowana do takiego zakończenia świecy. Generalnie gwint jest wkręcony zawsze do końca w głowicę. Tutaj tyle praktycznie wystaje w głowicy świecy. Tu też są różnice. Niektóre świece wystają bardziej. Niektóre świece mają tą elektrodę bardziej schowaną. To wszystko też jest określone w tych oznaczeniach danych świecy. I tutaj staram się Wam też pokazać różnicę między nową świecą. Tak wygląda świeca zupełnie nowa. Zwróćcie uwagę, jak wygląda ta elektroda plusowa. A tutaj na przykład w tej świecy, która jest kompletnie zużyta, ta elektroda jest zupełnie wypalona, ma zupełnie inny kształt. Odstęp też między elektrodami jest już niewłaściwy i na pewno za duży. Mamy tu też przykłady dwóch świec irydowych, które mają jeszcze inne elektrody, ale o tym będę osobno jeszcze na pewno za chwilę mówił. A o co chodzi z tą ciepłotą świecy? Trzeba zacząć od tego, że w różnych konstrukcjach, w różnych silnikach temperatury panujące w okolicach komory spalania mogą być różne. I zależy to od bardzo, bardzo wielu czynników. Od konstrukcji samej komory spalania, od tego, czy ścianka jest gruba, czy jest cienka, czy mamy chłodzenie powietrzem, czy mamy chłodzenie cieczą, jak daleko jest płaszcz wodny od samej świecy, ale też i od innych parametrów silnika, od stopnia sprężania, od tego, czy jest to silnik doładowany, czy niedoładowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc temperatura w okolicach samej komory spalania może być różna. Natomiast temperatura świecy jest dosyć określona. Nie jest co prawda ściśle określona, te widełki są dosyć duże, bo świeca będzie pracować prawidłowo w zakresie mniej więcej od 450 stopni do 850 stopni. Taką temperaturę w tym przedziale, temperaturę powinien osiągnąć ten element świecy, który jest w głowicy, jest w komorze spalania, czyli elektroda oraz porcelanowy izolator, który jest od jej wewnętrznej strony. Tak więc różne silniki wymagają świec o różnych ciepłotach. Ta ciepłota świecy to jest zdolność do odprowadzania ciepła do głowicy. I jeżeli mamy do czynienia z zimną świecą, to jest to świeca, która dobrze odprowadza ciepło do otoczenia, sama nie nagrzewając się. Natomiast świeca gorąca to taka, która oddaje niewiele ciepła do głowicy, a sama nagrzewa się bardziej. I nie jest to takie proste, bo różni producenci świec stosują różną nomenklaturę. Tak jak już Wam powiedziałem, za ciepłotę świec odpowiedzialna jest zazwyczaj cyfra. Ale u niektórych producentów cyfry od najniższej do najwyższej oznaczają świece
od zimnej do ciepłej, a u innych producentów te niższe wartości to są świece cieplejsze, a wyższe wartości to są świece zimniejsze. Także trzeba na to zwracać uwagę, biorąc pod uwagę danych producentów świec. To nie jest tak, że zawsze, jeżeli weźmiemy sobie niższą wartość, to będzie to świeca gorętsza, a wyższą wartość to będzie to świeca zimniejsza, bo u różnych producentów bywa to różnie. Ale po co są zimniejsze i gorętsze świece? No, musi być tam odpowiednia temperatura, dlatego żeby świeca mogła się sama oczyszczać. Właśnie pomiędzy 450 a 850 stopni to oczyszczanie, samo oczyszczanie się świecy jest najefektywniejsze. Poniżej tej temperatury, kiedy świeca nie ma jeszcze swojej temperatury pracy, mogą się na niej osadzać niedopalone cząstki paliwa, jakieś nagary, sadze itd., itd. A jak być może wiecie, sadza w pewnym stopniu przewodzi prąd, co może powodować do tego to, że iskra będzie w niewłaściwym momencie. Natomiast jeżeli świeca nagrzeje się za bardzo, no to oprócz tego, że w ekstremalnym przypadku może się po prostu stopić, to jeżeli nawet do stopienia nie dojdzie, tylko świeca będzie się już mocno żarzyć, to może to być powodem zbyt wczesnego zapłonu, a więc spalania stukowego, które ma bardzo, bardzo degradujący silnik, degradujący wpływ na silnik i może doprowadzić do jego uszkodzenia. Tak więc ciepłota świec no, jest dobrana przez producenta silnika i należy się tego trzymać, ale jeszcze później Wam powiem, kiedy i jak można stosować od tego odstępstwa. A teraz kilka słów o tym, czy można i jeśli tak, to w jaki sposób dbać o świece. Oczywiście można o nie dbać i nawet powinno się. Co prawda w dzisiejszych czasach nie ma już w instrukcjach obsługi do motocykli wzmianki o tym, że świece w celu dbania o nie należy co jakiś czas wykręcić, ocenić ich stan, zużycie elektrod, wyregulować odstęp między elektrodami, przeczyścić je szczotką drucianą i dalej cieszyć się z bezawaryjnej jazdy. Niestety, w dzisiejszych motocyklach chociażby sam dostęp do świec w niektórych konstrukcjach jest bardzo, bardzo skomplikowany i wymaga rozebrania pół motocykla. Ale można dbać o świecę w inny sposób. Jak już mówiłem wcześniej, świeca, aby działać prawidłowo, powinna mieć swoją określoną temperaturę pracy. I podstawowym sposobem dbania o świece w dzisiejszych czasach jest właśnie zapewnienie im odpowiedniej temperatury pracy. A co za tym idzie, najbardziej szkodliwe dla świec jest odpalanie motocykla zimnego tylko na chwilę, tak żeby świece nie zdążyły się nagrzać. Kilkanaście takich prób pod rząd i nawet najlepsze świece będą miały dość. Jeżeli już odpalacie motocykl, starajcie się, żeby pochodził on chwilę tak, żeby świece przynajmniej trochę zdążyły się nagrzać. To bardzo istotna kwestia, pozwalająca przedłużyć Wam żywotność świec. A teraz kilka słów o świecach irydowych. Mają trochę inną konstrukcję niż klasyczne świece, bo mają inną elektrodę. Ta elektroda, jak widzicie, jest taka malutka i cienka. Dzięki temu świece irydowe mają bardziej precyzyjną iskrę, jest ona zawsze w ściśle określonym miejscu, co ma pozytywny wpływ na przebieg spalania w komorze spalania. Powoduje to zawsze bardziej stały płomień,
lepsze jego rozprzestrzenianie się, ale świeca irydowa ma również troszkę niższe zapotrzebowanie na prąd, żeby dać tak samo dobrą iskrę. Tak więc zaletą świec irydowych jest, oprócz tego, że motocykl, silnik może być troszkę bardziej ekonomiczny, troszkę mniej palić, to świece irydowe są również troszkę trwalsze, przez to, że ta irydowa elektroda wypala się po prostu troszkę wolniej niż zwykła elektroda w zwykłej świecy. Ale świece irydowe mają również swoje wady. Największą wadą jest to, że są one dużo mniej odporne na zalanie. I jeżeli zastosujemy na przykład świecę irydową w starszym motocyklu gaźnikowym, jeszcze na dodatek takim, gdzie ten silnik już nie do końca działa perfekcyjnie, gaźniki są nie do końca dobrze wyregulowane i motocykl może mieć za bogatą mieszankę, może mieć zwłaszcza na ssaniu tendencję do przylewania świec, to takie irydowe świece raczej nie będą tam miały racji bytu, bo szybko, mówiąc kolokwialnie, umrą. Dlatego również i w zabytkowych motocyklach, w tych starszych konstrukcjach też świece irydowe raczej nie mają racji bytu. Wspomniałem o tym, że czasem bywa zasadna wymiana świecy zapłonowej na inną niż sugeruje producent. To znaczy oczywiście na świecę o innej wartości cieplnej niż zaleca producent. Trzeba zacząć jednak od tego, że wygląd świecy zapłonowej może nam bardzo dużo powiedzieć zarówno o stanie samego silnika, jak i o stanie jego osprzętu. Działanie wtrysku, sondy lambda, eksapu, gaźników, to czy silnik bierze olej, wszystko to ma swoje odzwierciedlenie w wyglądzie świecy zapłonowej. I tak na przykład w silnikach starszych, takich bardziej zużytych, które już wyraźnie biorą olej i świeca jest wyraźnie czarna, zakopcona, jest zasadne zastosowanie świecy takiej świecy troszkę gorętszej, takiej, która nagrzeje się do troszkę wyższej temperatury, a zarazem ułatwi to jej samooczyszczanie się. Wtedy w takim zużytym silniku poprawimy trochę proces spalania, co po pierwsze przywróci go trochę do życia, a po drugie może troszeczkę spowolnić proces jego zużywania się. Z kolei, gdy mamy do czynienia z silnikiem całkiem nowym, ale takim, który poddamy pewnemu tuningowi, na przykład założymy akcesoryjny sportowy filtr powietrza, założymy przelot pełen na wydechu, dokonamy jakichś zmian w mapach fabrycznych EKU lub dodamy akcesoryjny komputer typu piggyback, jakiś, no nie wiem, powiedzmy Power Commander. Wtedy może być przydatne, może być konieczne zastosowanie świecy trochę zimniejszej, takiej, która troszkę lepiej odprowadzi ciepło, no bo taki tuning spowoduje to, że w komorze spalania będziemy spalać więcej paliwa, więcej mieszanki, a więc co za tym idzie, mogą powstawać tam również wyższe temperatury i świeca o fabrycznej ciepłocie może być po prostu za gorąca, może zużywać się za szybko. Na koniec kilka słów na temat samej wymiany świec. Wielu z Was wykonuje tą czynność samodzielnie. Oczywiście nie jest to zbyt skomplikowane, nie wymaga jakichś specjalistycznych narzędzi, zwłaszcza w motocyklach, do których dostęp do świecy jest łatwy, gdzie świece są w miarę na wierzchu. Ale mimo wszystko dosyć często spotykam się z błędami popełnianymi właśnie podczas wymiany świec. Takim najczęstszym błędem jest dokręcanie świecy za lekko, ze zbyt małą siłą.
W świecy nowej, takiej, którą teraz widzicie, ta uszczeleczka jest gruba. Natomiast w świecy, która była już używana, uszczelka jest już zgnieciona, co widzicie teraz na zdjęciu. I gdy wkręcamy świecę do głowicy po raz pierwszy, trzeba odpowiednio dokręcić tak, żeby ta uszczeleczka się zgniotła. Najłatwiej zrobić to w ten sposób, że najpierw wkręcić świecę ręką do momentu właśnie, kiedy ta uszczelka dojdzie już do powierzchni gniazda świecy, a potem dopiero założyć klucz i dokręcać do wyraźnego oporu. Najczęściej jest to około 0,5-3/4 obrotu, kiedy właśnie ta uszczelka się zgniecie. Wtedy mamy prawidłowo dokręconą świecę. Natomiast jeżeli świecę wykręcamy i wkręcamy ponownie i ta uszczelka jest zgnieciona, wtedy, gdy wkręcimy świecę ręką do oporu, to dokręcamy kluczem tylko gdzieś o około 1/16 obrotu. To zresztą bardzo często jest wytłumaczone w formie piktogramów na opakowaniach od świec. Istotne jest, żeby na początku właśnie wkręcać świecę ręką, bo czasem również spotykam się z przypadkami, gdzie ktoś zaczął wkręcać świecę do głowicy pod minimalnie złym kątem, ręką nie szło, więc kręcił kluczem. Doprowadza to do zniszczenia gwintu w głowicy, który najczęściej jest aluminiowy, a świeca ma gwint stalowy, czyli dużo twardszy, dlatego pierwszy niszczy się gwint w głowicy niż gwint w świecy. No, co prowadzi do dosyć kosztownych napraw. Takie naprawy gwintu świecy zazwyczaj kończą się demontażem głowicy, żeby zrobić to prawidłowo, dobrze, żeby żadne opiłki, żeby mieć pewność, że żadne opiłki nie zostaną w cylindrze. Istotną kwestią jest również to, i powinniście o tym wiedzieć, że jeżeli świeca wam upadnie gdzieś, no nie wiem, wypadnie z ręki, spadnie ze stołu, powinniście taką świecę wyrzucić. Dlatego, że taki upadek może powodować już mikropęknięcia tego porcelanowego izolatora, tego, który jest w środku w komorze spalania. No i jeżeli później podczas pracy taki izolator pęknie do końca, wpadnie do cylindra, do głowicy, to jest to naprawdę twarda porcelana i ona nie ma litości zarówno dla tłoka, dla gładzi cylindra, jak i dla zaworów. Można sobie poważnie uszkodzić silnik. Nie każdy o tym wie, ale producenci świec sugerują właśnie to, że jeżeli świeca upadnie, to należy ją po prostu wyrzucić i zastąpić nową. Jak zwykle, bardzo proszę was o pytania w komentarzach, jeżeli jakiekolwiek będziecie mieli. Proszę was również o łapkę w górę oraz subskrypcję. Oraz bardzo dziękuję za wytrwanie do końca tego odcinka. Do zobaczenia.